rozmawiamy na temat odchudzania dzięki jeździe rowerem. I tutaj często widzę takie opinie, że jeżdżąc rowerem codziennie odrzuciło się bardzo dużo kilogramów, bardzo się odchudziło. Ja wam powiem tak, mimo że jeżdżę bardzo dużo rowerem, no to jakoś moja waga się nie zmniejszyła. I tutaj część z was od razu myśli, no bo żresz dużo. W końcu te z Biedronki produkty jak testujesz, to na pewno dużo opierdzielasz tego wszystkiego. Powiem wam szczerze, że nawet jak będziecie dużo nie jedli, to rower was jakoś specjalnie nie będzie odchudzał, szczególnie tutaj na bębnie. Specjalnego odchudzenia mieć nie będziecie. Pamiętajcie, że sport, który najbardziej odchudza i co jest udowodnione, to jest bieganie, to jest jogging. Natomiast rower, jedziecie wygodnie z dupą na siedzeniu, tak jakbyście na kanapie jechali i sobie tam nogą trochę ruszali, to jakoś tam bardzo specjalnie nie odchudza. Oczywiście tutaj nie mówię o jeździe sportowej, czyli takiej, gdzie się jeździ szybkościowo i tak dalej, bo w odchudzaniu duże znaczenie ma to, aby to coś miało strząs. Jeżeli biegniecie sobie nawet truchtem w miejscu, to czujecie, że całe ciało wasze dostaje te drgawki i wstrząsy. Natomiast na rowerze, no to praktycznie jak jedziecie po kocich łbach, to jakieś wstrząsy macie, ale to nie są wstrząsy, które od was wymagają zużycia energetycznego ciała. Dlatego jeżeli ktoś myśli, że chce zrzucić kilogramy i zacznę sobie jeździć rowerem i powiedzmy sobie przejeździ 10 dziennie, tak 15 km, no to wam powiem, że tej jazdy wam dużo nie da. Tak naprawdę, jeżeli nie wprowadzicie sobie odpowiedniej diety, nie zaczniecie ćwiczyć w inny sposób, jakiejś tam joggingu i z dietą razem, no to rower sam wam w sobie nic nie da. Dlatego możecie sobie dalej siedzieć na kanapie, wcinać chipsy z Biedronki, bo rower wam by w tym i tak nie pomógł. I o odchudzaniu dzięki rowerowi powiem tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać, a mam nadzieję, że ktoś może dodać coś więcej na ten temat, to zapraszam. Od siebie jeszcze tylko taka wzmianka. Naprawdę rower odchudza mało, więc nie traktujcie tego jako dobry sposób na zrzucenie kilogramów, bo zrzucić kilogramów na nim tak łatwo się nie da, nawet jak jeździ się bardzo dużo. Dzięki za obejrzenie i czekam na wasze komentarze. Cześć!